Cześć, z tej strony Kamil Tarczyński. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najlepszych czy najpopularniejszych platformach No Code na 2024 rok i dlaczego uważamy, że one są najlepsze czy najciekawsze do tego, aby je po prostu wykorzystać. Nie przedłużając, zaczynajmy. Myślę, że pierwszą taką platformą, myślę, że to będzie oczywiste, że od niej zacznę, jest platforma Babbel. Babbel nieprzerwanie jest najpopularniejszą i największą, najbardziej kompleksową aplikacją czy platformą no-code, low-code do budowania aplikacji webowych. Już prawie 4 miliony aplikacji powstało właśnie za pomocą tej platformy, więc sami widzicie, jak gigantyczna wręcz jest to skala, jak bardzo wiele projektów powstaje na tej platformie. No i dlaczego według mnie ta platforma będzie nadal święciła sukcesy? No po pierwsze dlatego, że nadal jest najbardziej po prostu kompleksową platformą, taką all-in-one, która pozwala nam budować i backend, i frontend, jest skalowalna, opiera się o AWS-a, zapewnia nam odpowiednie bezpieczeństwo, wszystkie certyfikaty ISO czy SOC, więc dla korporacji też jest jak najbardziej odpowiednia. Możemy te rozwiązania stawiać też na dedykowanych instancjach. Dodatkowo Babbel w tym roku pracuje bardzo mocno nad dużą optymalizacją dotyczącą przetwarzania dużych ilości danych, jak również, co było lekkim zaskoczeniem, Babbel niedługo ma oferować możliwość budowania natywnych aplikacji mobilnych. Do tej pory za pomocą Babbla mogliśmy budować aplikacje typu PWA, czy hybrydowe aplikacje, czyli umieszczone w specjalnym wraperze natywnym, żeby móc je umieszczać w sklepach. Natomiast w tym roku będzie już możliwość budowania właśnie tych natywnych aplikacji. Jeszcze nie wiadomo, w jakiej technologii one będą oparte, czy to będzie React, czy może Flutter, czy jakaś inna technologia. Natomiast ma to być już dostępne w tym roku, dlatego według mnie Babbel nadal będzie tą platformą numer jeden, jeżeli chodzi o no-code, low-code i budowanie po prostu jakichś SaaS-ów czy wewnętrznych narzędzi. Drugą platformą, którą myślę, że warto wylistować, to już bardziej alfabetycznie, jest Flutter Flow. Flutter Flow nieprzerwanie bardzo dynamicznie się rozwija. Cały czas są dodawane tam nowe funkcje, jest rozszerzony o możliwości AI. Babbel swoją drogą też ma niedługo mieć możliwości AI-owe. Do Flutter Flow możemy dodawać własny kod, możemy ten kod tych aplikacji natywnych, mobilnych eksportować, bo Flutter Flow właśnie pozwala nam budować natywne aplikacje mobilne na bazie Fluttera i możemy tam generować właśnie ten własny kod też za pomocą rozwiązań AI. Dlatego w mojej opinii również ta platforma będzie nadal się dynamicznie rozwijała i będzie pozwalała nam na budowanie naprawdę fantastycznych aplikacji mobilnych, co już jest zresztą możliwe. Kolejną platformą, którą chciałbym zaznaczyć, jest oczywiście Xano. Xano też korzystamy w Have No Code, bo jest to świetne narzędzie do budowania backendu, które też cały czas dynamicznie się rozwija. Xano bardzo mocno zaczęło inwestować w agencje, które pomagają klientom budować skalowalny backend. No i coś, co jest bardzo ciekawą informacją od samych założycieli, Xano jest wykorzystywane przeważnie w połączeniu z customowym kodem, z customowym frontendem, tym tradycyjnym frontendem, gdzie ktoś ma super umiejętności frontendowe, brakuje mu może wiedzy programistycznej na temat tego, jak ten backend stworzyć, ale w Xano jest to dużo prostsze i szybsze i pozwala nam na budowę świetnych, skalowalnych backendów właśnie w oparciu o tą platformę. Dlatego według mnie przerwanie Xano nadal będzie się świetnie rozwijało i będzie wiodącą platformą w nadchodzących latach, jeżeli chodzi o budowanie backendu, bo Xano pozwala nam budować tylko i wyłącznie backend. Kolejną platformą, którą myślę warto wymienić, jest Webflow. Webflow nieprzerwanie święci triumfy, nieprzerwanie się rozwija, jeżeli chodzi o bycie platformą numer jeden do budowania CMS-ów czy stron internetowych. Do tej pory oczywiście najpopularniejszym narzędziem na świecie do tego typu zadań jest WordPress. Natomiast już taki jeden odcinek nagrywaliśmy, możecie go znaleźć w linku w rogu tego nagrania. Dlaczego według mnie Webflow wyprzedził WordPressa i dlaczego Webflow to nowy WordPress, tylko dużo lepszy, szybszy, bezpieczniejszy, z dużo większą ilością niedługo możliwości. Według mnie nieprzerwanie też będzie się rozwijał, też pozwala nam na eksport kodu, więc tutaj też możliwości są tak naprawdę praktycznie nieograniczone. Chciałbym wymienić jeszcze dwie inne platformy, z których my obecnie w Have No Code może nie korzystamy na co dzień. Nie są one naszym pierwszym, bym powiedział, fokusem czy pierwszym wyborem, ale na pewno są bardzo ciekawymi platformami i my się im intensywnie przyglądamy. Pierwszą z nich jest Retool.
Retool jest to narzędzie, które pozwala nam budować internalowe aplikacje. Tylko i wyłącznie internalowe z tego względu, że tam cennik działa na tej zasadzie, że płacimy per user, który korzysta z aplikacji, nie po prostu per capacity. Działa to na podobnej zasadzie, jak działają Power Apps'y czy AppSheet w Google. Natomiast tutaj mamy dużo większe możliwości, dużo większe flexibility, jeżeli chodzi o budowanie samych tych narzędzi, czy podłączanie ich, czy umieszczanie na naszej własnej infrastrukturze. Narzędzie jest naprawdę bardzo ciekawe, pozwala nam wykorzystywać różne języki programowania, łączyć się z wieloma bazami danych, więc też się bardzo intensywnie rozwija i według mnie w nadchodzącym roku również będzie jedną z wiodących, czy jedną z ciekawszych platform do wykorzystania. Następnym takim narzędziem, z którego my również nie korzystamy, ale może kto wie, będziemy czy zaczniemy korzystać, jest WeWeb. WeWeb jest taką, powiedziałbym, trochę konkurencją do Babla, chociaż nie do końca, ponieważ WeWeb pozwala nam na budowanie frontendów i łączenia tego z jakimś backendem. Natomiast WeWeb ma tą przewagę, że pozwala nam na eksport kodu, na grzebanie kodzie bezpośrednio i deployment na naszej własnej infrastrukturze, gdziekolwiek i jakkolwiek byśmy chcieli. Ma swoje jakieś wady, że na przykład jeżeli chcemy, żeby działał dobrze pod SEO, no to musimy robić ręczny deployment tej strony, kiedy jakiś nowy rekord zostanie dodany do bazy danych. Według mnie pewnie twórcy będą może nad tym pracowali, może nie, tego niestety nie wiem. Natomiast jest to na pewno bardzo ciekawa platforma francuskiego autorstwa, więc tutaj też serwery, na których stoją rozwiązania webowe, mieszczą się w Europie. Oczywiście to już nie problem. W przypadku Babla, Babel ma oczywiście wszystkie papiery na to, że klienci z Europy też mogą stawiać rozwiązania na ich platformie, pomimo tego, że ich serwery znajdują się w Stanach. Natomiast jest na pewno bardzo ciekawym rozwiązaniem, które warto wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o web development i tworzenie aplikacji właśnie w tym rozwiązaniu. To tyle w krótkim rankingu naszych rekomendacji na ten rok, czy tego, co myślimy, że będzie popularne w tym roku. Mam nadzieję, że ta lista była dla Was pomocna i da Wam jakiś wgląd na to, co uważamy na temat najpopularniejszych czy najlepszych platform no-code, low-code w nadchodzącym roku. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia.